Witam Was serdecznie. Ja dzisiaj tak ubrany, bo mam gorsze 3 dni. Miałem ciężką noc i po prostu nie mam mocy, żeby to nagrywać gdzie indziej, się rozstawiać ze sprzętem, więc idę trochę na łatwiznę. Mam taki fajny kubraczek, Polar mi żona kupiła w prezencie, żebym nie marzł po prostu, jak tu coś działam i siedzę, albo jak mam gorsze dni i siedzę, także, ale idźmy do meritum. Nagrywam to nagranie, bo to jest wstęp do drugiego testu demogeneratora firmy Borniak, który wykonałem. Pierwszy test wykonałem w wędzarni prawie 780 litrów, tak około 700-800 litrów, bo daszek mam ze skosa, więc dokładnie tego nie liczyłem. To będzie 60 z kawałkiem na 90 na 1,40 m, więc sobie możecie pomnożyć, ile tam jest litrów. I cały test macie na kanale. Teraz postanowiłem przetestować ten dymogenerator jeszcze raz, żeby wiedzieć, jak się sprawuje w wędzarni 320 litrów, bo się właśnie zastanawiałem, czy będę mógł ewentualnie, jakby z głównym coś się stało, zastąpić tym dymogenatorem wędzenie, czy ewentualnie wędzić na dwie wędzarnie, dużą i mniejszą, powiedzmy w mniejszej kiełbasę, a w dużej szynki. Tu na końcu nagrania po prostu podlinkuję Wam test za pierwszym razem i możecie popatrzeć, jak to było z wędzarnią 780 litrów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. A, zapomniałbym. Dymogenerator 2 lata temu przysłała mi firma Smokehouse z Guru. Dzięki uprzejmości pana Krzysztofa. Dystrybutor wędzarni Borniak na UK. Także zachęcam Was do odwiedzenia tego sklepu. Tam możecie kupić dymogenerator, jakieś akcesoria do wędzarni, jelita, zremki. Duży wybór jest. Także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Już zaczyna dymić. Trochę dymu jest, daję radę, ale żeby nie pojawiał się płomień, musiałem dać tu takie coś z wodą. I widać, dymi. Rozpocząłem podpiekanie kaczki i się wędziłem borniakiem, dymogenatorem borniaka w mojej wędzarni. Witam Was, chciałem Was zachęcić do odwiedzenia kanału Piotra Wędka z Kornwali. Bardzo fajne nagrania, nie tylko o wędzeniu.
nagrał również filmik, jak zbudować podobną wędzarnię. Zapraszam Was serdecznie na jego kanał. Możecie go znaleźć na grupie Wędzarnicze Bractwo UK i być może zagości również na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się.